Ewangelia Mateusza, rozdział 25, werset 31-46. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Wówczas odłączy jednych ludzi od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce ustawi po stronie prawej, a kozły po lewej. Wtedy, jako król powie tym po prawej stronie: wyróżnieni przez mojego Ojca, podejdźcie, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. A sprawiedliwi zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść? Lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię? Lub nagim, a ubraliśmy? Kiedy też widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię? Król natomiast odpowie: zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Następnie tym po lewej: odejdźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, gdyż byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Nagim, a nie ubraliście mnie. Chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. A oni zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, lub obcym przybyszem, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu, i nie usłużyliśmy Ci? Zapewniam was, odpowie, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście mnie. I odejdą ci ludzie, by ponieść wieczną karę. Sprawiedliwi zaś wkroczą w życie wieczne. Dzięki, Adam. Dzięki. Jesteśmy w serii kazań o przypowieściach Jezusa. I przez 3 miesiące, więc to jest masa czasu, ponad 3 miesiące, bo zaczęliśmy już w maju, i do końca sierpnia będziemy studiować przypowieści Jezusa. Jest ich niemal 40 w Nowym Testamencie, więc i tak nie dla wszystkich starczy, dla wszystkich przypowieści nie starczy miejsca w tym czasie, jaki zaplanowaliśmy. A dlaczego chcemy czytać przypowieści Jezusa? Dlatego, że tam jest opowiedziana istota Bożego Królestwa za pomocą bardzo praktycznych przykładów. Przykłady Jezusa nie są oderwane od życia, nie są abstrakcyjne, ale one są bardzo bliskie codziennej rzeczywistości słuchaczy w tamtych czasach. Jak odrobinę włożymy czasami przy niektórych wysiłku, żeby zrozumieć tamte realia, to zobaczymy, że to są bardzo praktyczne ilustracje. Po drugie, w tych przypowieściach jest niesamowicie jasny przekaz. Tam nie ma złudzeń, tam nie ma, nie wiem, drugiego dna, do którego się dochodzi po 4 tysiącach lat ciężkich studiów i wysiedzenia w bibliotece. Przekaz jest jasny. Przypowieści Jezusa to jest kawa na ławę. Słuchasz i wiesz, jaka jest puenta. I trzecia rzecz, przypowieści Jezusa, kiedy Jezus je mówił, ludzie wiedzieli, że to jest praktyczna ilustracja z życia, którą mogli obejrzeć przez okno. Po drugie, wiedzieli, że to jest przekaz jasny, o co chodzi. I po trzecie, nikt z słuchaczy Jezusa nie myślał sobie: dobrze powiedział, Kowalski powinien to usłyszeć. Dobrze powiedział, czemu moja żona nie słucha tej przypowieści? Każdy wiedział, ta przypowieść konfrontuje mnie. Ta przypowieść jest o mnie. To o mnie jest ta historia. Więc z osobistym wyzwaniem Jezus, opowiadając przypowieści, każdemu ze swoich słuchaczy mówił: tobie stawiam osobiste wyzwanie. I w ten sposób chcemy te przypowieści studiować. Jako niesamowicie praktyczne, jasne i do ciebie skierowane, do mnie skierowane historie. I dzisiaj
kolejna z tych przypowieści, ale zanim ją zacznę, chciałbym, żebyście pomyśleli może o kimś, kogo nie za bardzo lubicie. Kogoś, kogo bardzo nie lubicie. A teraz rozdam wam kilka kartek, jakbyście taką osobę narysowali sobie. Także jeżeli masz już taką osobę na myśli, której nie lubisz i chcesz trochę tej złości i niechęci upuścić, to możesz teraz, poproszę Dawida, żebyś rozdał kartki. Wszystkie rozdaj, jedną sobie ja zostawię. A co? Podnieście ręce, ci, którzy chcecie kartkę, żeby narysować. Podnieście śmiało, Litka, Grzegorz, śmiało podnoście ręce. Super. Kto jeszcze? Piotr. Fajnie. Kasia. Śmiało. Ada też widzę. Ada, Dawid, uważaj, komu rozdajesz te kartki, żeby nikt mnie nie narysował. Ja wiem. Także dobrze. Może być portret, może być karykatura. Jak nie umiesz rysować, to można rysować tylko tak jak dzieci w przedszkolu. Kółko, punkcik, punkcik, kreska, buźka i podpisać, prawda? To jest właśnie bohater mojej historii. Okej, okay, więc to tylko żebyś ty wiedział, kto to jest. Długopisem. Długopisem albo ołówkiem, tak jak się zazwyczaj rysuje. I teraz, kiedy już macie te osoby narysowane, to możecie, już koniec rysowania, dużo nie było czasu na to rysowanie, możecie sobie wziąć taką osobę, znaczy jej obrazek i wykonać kilka rzutów po świeżo narysowany portret. Prawda? Tutaj się niektórzy bali, że jak wszyscy zaczną rzucać, to żeby tylko nie rzucać w plexi na perkusji. Natomiast wracając do naszej przypowieści. Co mówi ta historia? Bo czasami jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy ochotę, prawda, odreagować stres w ten sposób, żeby portret osoby, o której nasze myśli ciężko nam utrzymać w porządku jest... Właśnie ulżyć sobie takimi rzutami do lotek. Mam taką ładną tarczę do darta w domu. Ciekawe, po co ją mam, nie? I do czego jej używam. Ale to, co mówi ta historia, clue tej historii, Jezus dwa razy powtarza główną myśl tej historii. Jeżeli chciałbym, żeby każdy z nas ma osobę, o której nie za bardzo lubi, której obrazek chciałby tu zawiesić, której chciałby w ten rysuneczek kilka lotek wpakować. A ta historia, 25 rozdział, werset 40 i 45 mówi: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych braci, mi uczyniliście. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mi uczyniliście. I w 45 wersecie drugi raz ta sama myśl jest powtórzona, tylko z przeczeniem, a czego nie zrobiliście jednemu z tych najmniejszych, tego mi nie zrobiliście. To jest bardzo mocna historia, która, wiecie, jak w soczewce skupia istotę tego, na czym polega chrześcijaństwo. To nie jest historia, Pan Jezus mówi, opowiem wam sobie taką historię, ale zaczyna z bardzo wysokiej takiej skali. Na podstawie tej historii wielu malarzy przez 2000 lat miało upodobanie chrześcijaństwa, przez 2000 lat chrześcijaństwa miało upodobanie, żeby malować takie monumentalne freski, sąd ostateczny. I tam, bo w tej historii jest namalowany, że przyjdzie w chwale tego dnia Syn Człowieczy, zatrądzie na stronie wszechświata, zgromadzą się pod nim wszystkie narody, a on je podzieli i rozdzieli owce i kozły. To jest monumentalna scena sądu ostatecznego i nagle się okazuje, że w tym sądzie ostatecznym Jezus nie mówi, czy znasz główne prawdy wiary, czy opowiedz mi o wzniosłych ideach, o strzelistych modlitwach, ale Jezus z tego skali makro przechodzi w skalę mikro i mówi, całe twoje życie osądzę na podstawie tego, tych małych aktów, które uczyniłeś wobec drugiego człowieka, albo których zaniechałeś. Bo to, co uczyniłeś wobec drugiego, jednego z tych najmniejszych, uczyniłeś wobec mnie. I to, czego zaniechałeś wobec jednego z tych najmniejszych, zaniechałeś
wobec mnie. Więc ta historia z takiej skali, wiecie, monumentalnej sceny w średniowiecznym kościele, takiego pięknego fresku, nagle przenosi ciebie i mnie w naszą codzienność. W nasze dzień dobry na klatce schodowej, w nasze spotkanie, nie wiem, z kolegą mojego dziecka, prawda, kiedy mam ochotę natrzeć mu uszu, z moim dzieckiem, kiedy mam natrzeć ochotę mu uszy i wiele innych podobnych sytuacji. Z monumentalnej sceny sądu ostatecznego nagle słuchacze przenoszą się w swoją zwykłą codzienność i tam się okazuje, że ważą się ich losy. Tam decyduje się ich wieczność. Więc to jest bardzo, bardzo mocna historia. Drugą rzeczą, na którą chcę zwrócić uwagę w tej historii, to to, że to jest historia wielkiego zdziwienia. I taki jest tytuł tego kazania. To jest historia o wielkim zdziwieniu. Tam wszyscy się zdziwili, z wyjątkiem Syna Człowieczego i aniołów, to ci wszyscy ludzie, oni są zdziwieni. Niektórzy są zaproszeni do wieczności i są zdziwieni. Niektórzy są zaproszeni w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom od założenia świata i też są zdziwieni. Żeby tak zilustrować, co mam na myśli, to wiecie, jedni i drudzy krzyczą: Panie Jezu, ale o co chodzi? Kiedy myśmy się spotkali? Kiedy? No zarzucasz mi coś, że nie nakarmiłem Ciebie, nie napoiłem Ciebie, ale kiedy myśmy się nie spotkali? Panie Jezu, chwalisz mnie za to, że Ciebie nakarmiłem, napoiłem, ale głupia sprawa, ja nie pamiętam kiedy. O co chodzi? Więc wszyscy są zdziwieni. Żeby zilustrować to wielkie zdziwienie, wiecie, bo to ja rozumiem, że można się zdziwić, jak człowiek wsiada do autobusu i spotyka kolegę, którego lata nie widział. To można się zdziwić, prawda? Nie poznałem go, jeny, jak on się postarzał, prawda? I niemożliwe. Ale jest taka historia, wiecie, o tym takim niepoznawaniu się. Nie wiem, czy słyszeliście, jak pewna kobieta poszła do dentysty i patrzy, a tam czeka w poczekalni, a tam są jego dyplomy i mówi, jeny, ma tak samo na imię jak mój kolega z klasy. Ciekawe, czy to on, po latach się spotkamy. Ale wchodzi do gabinetu, a tam patrzy starszy pan, łysy, prawda, z brzuchem, mówi, nie, to niemożliwe, nie, bo ten jest za stary, żeby chodzić ze mną do klasy. No ale on tam ją, wiecie, w tych zębach dłubie, a ona tak cały czas ją to trapi i mówi, a czy pan może chodził tutaj do liceum w rynku naszego miasteczka? Tak, tak, nie? No ale tak imię, nazwisko się zgadza z tego dyplomu, z tym kolegą i wreszcie ona no, mówi, no to chyba to jednak on, nie? Chociaż to niemożliwe. I mówi, to my chodziliśmy razem do szkoły. A on, tak? A czego pani uczyła? Więc wiecie, można się w taki sposób zdziwić. I na co dzień się tak dziwimy. Ale tutaj sceneria tego zdziwienia nie dotyczy codzienności. Sceneria tego zdziwienia dotyczy końca świata. Jezus na tronie zasiada, żeby powiedzieć wam, jaka to jest, żeby tak, nie wiem, ja szukałem przykładu, jaka zilustrować skalę tego zdziwienia, to tak tu na ziemi, wyłączając sąd ostateczny, no bo tego ciężko nam ogarnąć, to wyobraźcie sobie, że przypadkiem, nie wiem, bo pomyliły się nazwiska, jesteście zaproszeni na galę rozdania Oscarów. Jesteście zaproszeni na galę rozdania Oscarów, nie wiem, bo pomyliły się komuś nazwiska, bo wasza ciocia, prawda, sprząta na montażowni w Hollywood, cokolwiek, trafiliście na rozdanie Oscarów, siedzicie tam na tych, wiecie, czerwone dywany, purpurowe fotele, aksamitne wyściełanie i w ogóle i rozdają rozkary za scenariusze. Czytają nominowanych, ludzie klaszczą, sami faworyci i tak dalej. I w pewnym momencie jakiś znany aktor, nie wiem, Robert De Niro wychodzi, otwiera tą zalakowaną kopertę, kto dostanie Oscara za scenariusz. Za scenariusz, ty tak sobie siedzisz, a on nagle mówi Oscar goes to i wymienia twoje imię i nazwisko. Można by się zdziwić? Ale ja tu jestem przypadkiem. Mnie tu w ogóle nie powinno być. Wychodzisz, odbierasz oczywiście tego Oscara, zdziwiony, nie wiesz o co chodzi, ale nieraz oglądaliśmy galę rozdania Oscarów, więc mówisz, chciałem bardzo podziękować mojemu pastorowi Michałowi za to, że zawsze we mnie wierzył, dodawał mi siły, mojej rodzinie za to, że zawsze przy mnie była. Pozdrawiam też wszystkich moich znajomych, przyjaciół z Bydgoszczy. Schodzisz, no bo tylko dali ci na to 30 sekund,
dowiadujesz się, w jaki sposób ten Oskar do ciebie trafił, ale zdziwienie jest wielkie, no bo kto z nas by się spodziewał? Okazuje się, że nie wiem, ktoś znalazł twoją pracę maturalną na śmietniku historii, a to było jakieś opowiadanie. Znalazł ją, przerobił na scenariusz, zrobiła się z tego superprodukcja. Wow, dostałeś Oscara. Można się zdziwić? Historia tak nierealna, że niemożliwa. Ale o tym jest ta historia. Ludzie stają na sądzie ostatecznym i nagle się dziwią. Jezus ich zaprasza do swojego królestwa, dziękując im za to, co uczynili wobec Niego, a mówią, Panie, ale myśmy się nigdy nie spotkali. Ale myśmy się nigdy nie spotkali. I teraz trzy duże rzeczy, które chcę powiedzieć. Można się też dziwić w drugą stronę. Może być tak, że ktoś ciebie zaprosi na, nie wiem, twoi sąsiedzi się rozwodzą i zaprosili ciebie, znaczy wezwali ciebie jako świadka. Mieszkasz przez ścianę, ściany cienkie, słuchałeś awantury, więc teraz masz powiedzieć, że oni się zawsze kłócili w tym sądzie. Idziesz do sądu z poczuciem bezpieczeństwa, z jedną tylko myślą, zmarnowane przedpołudnie, no ale co zrobić, iść trzeba. I spędzasz to przedpołudnie w sali sądowej, już chcesz z niej wychodzić, a ktoś chwyta ciebie za ramię i mówi, nie, ty z tego sądu nie wyjdziesz, jesteś skazany na 30 lat ciężkich robót. Ale za co? Mamy na ciebie haka. 30 lat ciężkich robót. Też można się zdziwić, nie spodziewałeś się tego. Umówiłeś się ze znajomymi na 16 na kawę. 30 lat ich nie zobaczysz. Ciężkie roboty cię czekają. Dostaniesz kilof i to będzie twój najbliższy przyjaciel przez 30 lat. Można się zdziwić? To jest historia, przypowieść o owcach i kozłach. To jest historia wielkiego zdziwienia. Wielkiego zdziwienia. I teraz trzy rzeczy, które chciałbym, żebyśmy z tej historii zapamiętali na zawsze. Po pierwsze, ta historia pokazuje, że jedyne, kiedy staniesz w wieczności, odwrócisz się do tyłu, jedyne, co ze sobą zabierzemy w wieczność, to jest to, co uczyniliśmy dla innych ludzi. Wszystko, co ci ludzie ze sobą zabrali na sąd ostateczny, to było to, co zrobili dla innych. Zgadza się? To jest jedyna rzecz. Wszystko to, co zrobiłeś wobec drugiego człowieka, to jest jedyna rzecz, jaką zabierzemy ze sobą w wieczność. To historia o tym, że w wieczności, gdy odwrócisz się i spojrzysz na całe twoje życie, zostanie tylko to, co zrobiłeś dla innych. Nie to, co zrobiłeś dla siebie. Nie to, co zrobiłeś, nie wiem, dla różnych instytucji, w których pracujesz, nie pracujesz, świetny wynik, fajnie wykreowana, paczka kawy, super ekstra. Wszystko, co zrobiłeś dla innych. Czasami dla innych robimy coś w pracy, czasami w różnych instytucjach, w organizacjach i tak dalej, ale zostanie tylko to, gdzie na końcu twojego działania był drugi człowiek. Tylko to. Wszystko inne znika. Panie, król nie sądzi za nie wiadomo jakie rzeczy w tej historii. Nie odpytuje z nie wiadomo jakich poglądów. Ale pyta proste rzeczy, co zrobiłeś dla drugiego człowieka, tego najmniejszego. A tym, którzy załapali pod padziochę i idą w to piekło, mówi, czego nie zrobili wobec drugiego człowieka. Wiecie, życie pisze nam historie i scenariusze, które są opowieścią o tym, o czym jest to kazanie. Ponad zeszłym tygodniu, jedna osoba samotnie wychowująca, mama samotnie wychowująca dwójkę dzieci, niektórzy z was znają, Iwona, mama Anity i Roberta, wylądowała w szpitalu na bardzo ciężkiej operacji i nie miała komu zostawić dzieci pod opieką. Ale na początku Justyna i Adrian zaopiekowali się tymi dziećmi, potem Blanka i Adrian, Danka i Tadeusz, Ola i Robert, Mateusz i Julianka, no bo też użyczyli oni im swą domu, więc też byli zaangażowani, ale zanim wyjdzie ze szpitala Iwona, minie dwa tygodnie, jak zajmują się jej dziećmi i to są te właśnie małe rzeczy robione, to są, chcę powiedzieć tak, to są właśnie te jedyne rzeczy w naszym życiu, które zabierzemy ze sobą do wieczności. Czy one są trudne? Czy one nadwyrężają naszą cierpliwość? Czy kosztują nasz czas, energię? Oczywiście, że tak. Czasami bardzo. A to są jedyne rzeczy, które zabierzemy do wieczności. I chcę powiedzieć, być może Tadeusz, bo prawie wszyscy, których wymieniłem, jest Justyna, jest Adrian, jest Tadeusz, reszta była na pierwszym nabożeństwie. Podejrzewam, Tadeusz, że za 5, za 10 lat ty już nie będziesz pamiętał.
Zdarzyła się trudna sytuacja, trzeba było pomóc, zaopiekować się dziećmi kobiety, która wylądowała w szpitalu na bardzo poważnej operacji. Ale za 10, za 20 lat, jak spytacie Tadeusza, Tadeusz, czy ty pamiętasz, jak się opiekowałeś Anitą i Robertem? Coś było, ale już nie pamiętam. Ale wiecie, za 200 lat, za 300 lat, za 1000 lat, nie wiem za ile Tadeusz się spotka z Panem Jezusem, kiedy Pan Jezus przyjdzie w chwale, bo Tadeuszowi życzymy jak najlepiej, ale przy całym szacunku i miłości 1000 lat to nie rokuje. Ale kiedy Pan Jezus na sąd wezwie wszystkie narody, Pan Jezus będzie pamiętał. I to jest jedyne, co będzie pamiętał i co przypomni, co uczyniliśmy dla innych ludzi. Bardzo mocna historia. Druga rzecz, bardzo mocna w tej historii, niezwykle mocna historia, to o tym, że przypowieść o owcach i kozłach, to jest historia o tym, że bardzo łatwo nie rozpoznać Pana Jezusa w drugim człowieku. To jest historia o tym, że bardzo łatwo jest przeoczyć Pana Jezusa w drugim człowieku. My szybko tą historię robimy taką historią o... Może opowiem najpierw opowieść, którą usłyszałem od Tonego Campolo. Tony Campolo to jest świetny socjolog, naukowiec, profesor w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Chicagowskim, ale też chrześcijański działacz, chrześcijański aktywista, bardzo taka osoba popularna w Stanach Zjednoczonych. I on w jednym ze swoich wystąpień opowiada historię, jak był w Filadelfii, idzie sobie ulicą i na ulicy spotyka bardzo zaniedbanego włóczęgę, bezdomną osobę. Strasznie brudny ten człowiek był, niestosownie pachnący, zaniedbany i pisze z wielką brodą, mówi, tą brodę zapamiętam do końca życia. W tej brodzie jeszcze tam resztki jakiegoś jedzenia, zaniedbany człowiek, ale w ręku trzyma kubek kawy z McDonalda i podchodzi do niego, ten bezdomny włóczęga, wręcza mu kawę i mówi, chcesz kawę? To było rano. A on taki zdziwny mówi, nie chcę być niemiły, tą kawę przyjął, chwilę potrzymał. Potem mu ją oddając mówi, a co się stało, co w tobie powoduje, że częstujesz mnie rano kawą? On mówi, bo to jest bardzo... Dzisiaj wyjątkowo mi smakuje ta kawa, a pomyślałem sobie, wierzę w to głęboko, że jeśli ktoś rano doświadczy czegoś dobrego, to potem w ciągu dnia podzieli się tym z innymi. Tony Campolo myśli, cwanie to sobie wykombinował. Cwanie to sobie wykombinował i mówi, wiedziałem, że nie mogę mu dać $5, że to nie o to chodzi w tym spotkaniu, więc się pytam, to co mogę dla ciebie zrobić? A mówi, przytulić mnie. Przytulić. I mówi, i złapali takiego misiaka i na tym ulicy Chestnut Street w Filadelfii stał w takim misiaku, obok przechodzili ludzie w gajerach, ładnie ubrani, a on mówi tak, jestem członkiem elity społecznej tego miasta, rozpoznawalny, ubrany, idę do pracy i stoję na środku ulicy i ściskam się z bezdomnym i ta sytuacja zaczyna trwać już krępująco długo, i nagle słyszy w swoich uszach wyraźnie. Byłem głodny. Czy mnie nakarmiłeś? Byłem nagi. Czy mnie przyodziałeś? Byłem bezdomnym włóczęgą na Chestnut Street w Filadelfii. Czy mnie przytuliłeś? O tym jest ta historia. O tym jest ta historia. I jest taki cytat bardzo popularny matki Teresy z Kalkuty, który mówi, że biedni potrzebują naszych rąk, by im służyły, naszych nóg, by ich odwiedzały, naszych ust, by mówiły im miłe, by życzliwie do nich mówiły i naszych serc, by ich kochały. Ale chcę powiedzieć, to nie jest historia o biednych. W to miejsce słowo biedni możemy wpisać inni. Wszyscy inni potrzebują. To też jest matki Teresy z Kalkuty zdanie, które na to pozwala. Ludzie dzisiaj nie umierają z powodu biedy, ale z powodu głodu miłości. Nie z powodu głodu fizycznego, ale z powodu głodu miłości. I to jest historia, wiecie, łatwo jest, chcę mówiąc o tym, że łatwo jest przeoczyć Jezusa w drugim człowieku, chcę powiedzieć,
My sobie łatwo wyobrażamy tego, w któremu chcemy pomagać i zobaczyć w nim Jezusa. Jak on jest pokorny, jak on jest uniżony, jak on jest potrzebujący i wdzięczny. Jak ktoś jest w potrzebie, jest pokorny i jest wdzięczny, to ja mogę mu służyć jak Jezusowi. Ale życie takie nie jest. My służymy bardzo często ludziom, którzy są niewdzięczni, chropowaci, roszczeniowi. Ale Jezus mówi, cokolwiek zrobiłeś jednemu z tych najmniejszych, zrobiłeś to dla mnie. I mijają lata, a Jezus pamięta. I przychodzi wieczność i okazuje się, że to jest jedyna rzecz, jaką zabieramy ze sobą do wieczności. Dlatego zacząłem od tej historii z dartem. Dlatego, że czytając tą historię, myślę sobie, naprawdę mi jest łatwo zobaczyć Jezusa w drugim, pod warunkiem, że ten drugi zachowuje się prawie tak jak Pan Jezus. Jest cichy i pokornego serca. Ale historia nie mówi taka, że takie są warunki wstępne. Historia mówi o każdym, kto tego potrzebuje i chce się z Tobą spotkać, bo w Nim przychodzi do Ciebie sam Jezus, żebyś Go przywitał, poczęstował, dał Mu swój czas, swoją energię, swoje zainteresowanie i to nie zawsze chodzi o pieniądze. Czasami chodzi o kawałek życia. Więc nie chciałbym, żebyśmy robili z tego historię o biednych. Wiecie, kocham ten 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Czytając tą historię, myślę sobie, chyba właśnie dlatego zacząłem, rok temu mówiłem kazanie na podstawie tej przypowieści. Wydawało mi się, że mi się uda, teraz mamy cykl przypowieści, wydawało mi się, że uda mi się, że powtórzę to kazanie sprzed roku i nikt nie zauważy. Ale Robert na spotkaniu kaznodziejskim, mamy już plan ułożony, wiedział, że mam na ten temat przypowieść i mówi, powtórzysz kazanie sprzed roku, czy czegoś nowego mamy się spodziewać? Myślę sobie, no już historia z marvelowymi figurkami nie przejdzie i z Billem Hybelsem musi być coś nowego. Ale czytając tą historię na nowo, widzę, to jest to, co kocham, w co wierzę, że właśnie Kościół to ludzie gotowi w imieniu Jezusa zaspokajać potrzeby innych, gdziekolwiek ich spotykają. I łatwo jest, mówię, dostrzec tego Jezusa w drugich, którzy są w potrzebie, pokorni i wdzięczni. Ale czasami tam jest mowa o ludziach w więzieniach. Czasami ludzie zamykają się w więzieniu swojej złości, swoich uprzedzeń, swojej niechęci, strzelają focha, cokolwiek. I można powiedzieć, ja sobie tak myślę, więzienie ma dwie funkcje. Więzienie po pierwsze jest karą dla tych, którzy są w środku, ale mury więzienia chronią tych, którzy chcą żyć normalnie. Więc jeżeli ktoś w relacjach zamyka się w więzieniu swojej złości, niechęci, uprzedzeń, to ja sobie myślę, błogosławiona sytuacja. Siebie izoluje, to jest dla niego kara, ale mury tego jego więzienia złości chronią mnie, który chce żyć normalnie. Ale wierzę, że Kościół jest doświadczeniem wspólnoty. I czasami trzeba iść tego, który się uwięził sam, zapukać. Czy mogę Ci pomóc jakoś wyjść? I zobaczyć, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mi uczyniliście. I trzecia rzecz. Powiedzieliśmy o tym, że to jest historia o tym, że po pierwsze powiedzieliśmy o tym, że jest to historia o tym, że gdy w wieczności odwrócisz się do tyłu, to jedyne, co ze sobą zabierzesz, to to, co zrobiłeś dla innych. Po drugie, jest to historia o tym, że tak łatwo jest nie zauważyć Jezusa w drugim człowieku. I po trzecie, jest to historia o tym, że małe rzeczy mają wielkie znaczenie. To jest historia o tym, że naprawdę małe rzeczy mają wielkie znaczenie. Jezus nie pyta o wzniosłe, o strzeliste akty, o wielkie inicjatywy, o duże przedsięwzięcia, ale pyta o kubek wody, płaszcz, spotkanie,
troskę, o naszą codzienność. I to jest powód, dla którego naprawdę kocham Kościół. Wierzę, że to jest jedyne, że ci wyposażeni przez Ducha Świętego ludzie, jakimi my jesteśmy, to jest jedyne Boże narzędzie, żeby uczynić ten świat lepszym. Można powiedzieć, ale świat jest taki duży, a my jesteśmy tacy mali. Tak, to właśnie o to chodzi w dynamice Bożego Królestwa. O te małe rzeczy, które ja i ty robimy wobec ludzi, którzy wokół nas żyją. I te małe rzeczy czynią wielką zmianę. Te małe rzeczy są wielkimi aktami oddania największemu królowi. Te małe rzeczy czynione małym ludziom przez małych ludzi są największymi aktami chwały dla największego króla. O tym jest ta historia. To jest jedyny sposób też na uczynienie tego kawałka świata, na którym żyjemy, lepszym, bardziej Bożym. Gdziekolwiek pracujemy, czy spotykamy kogoś w pracy, czy w domu, czy pracujemy w bankowości, w pracy, w handlu, czy my sprzedajemy, czy my kupujemy, sposób, w jaki traktujemy drugich ludzi, to jest sposób, w jaki budujemy Boże Królestwo. Czy uczymy innych, czy siebie uczymy w szkole, to jest sposób, w jaki szanujemy innych, okazujemy szacunek tym małym dzieciom, jeżeli pracujesz, nie wiem, jako pomoc w przedszkolu, w jaki sposób, wiecie, łatwo jest powiedzieć, kiedy tej małej Zosi idę ponieść kubek wody, prawda, nie stracę swojej zapłaty. A ta mała Zosia właśnie w tych codziennych czynnościach, kiedy potrzebuje, żeby ktoś ją chwycił za rączkę i pomógł, odprowadził ją do toalety i pomógł jej się wysikać, z tym nastawieniem chcę w drugim człowieku nie przeoczyć Pana Jezusa, któremu służę. Chcę w drugim człowieku nie przeoczyć Pana Jezusa, któremu służę. Żeby zło zatriumfowało, wystarczy, że dobrzy ludzie nic nie będą robić. To historia o tym, że małe rzeczy mają wielkie znaczenie. Większość z nas słyszała i znacie na pewno historię rozgwiazd, które ocean wyrzuca na plażę. Takie małe żyjątka, które ocean wyrzuca na plażę, a potem, kiedy słońce wstaje, one się wysuszają na amen i już po rozgwiazdach. I pewnego dnia facet wychodzi na plażę, patrzy, a tam cała plaża w rozgwiazdach i spotyka małą dziewczynkę, która z entuzjazmem chwyta pojedynczo te rozgwiazdy i wrzuca do oceanu. Zobaczmy historię tej dziewczynki króciutko. Hello? Why do you bother? You'll never be able to save all of them. It doesn't matter. Well, I think it matters to this one. Jest takie jedno przysłowie, którym chciałbym zakończyć to kazanie. Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat. I to jest historia tej rozgwiazdy. Nie ma znaczenia. Wobec bezmiaru zła, w którym żyjemy, twoje pojedyncze, drobne rzeczy, naprawdę drobne i banalne, o których pamiętał Pan Jezus, one nie mają żadnego znaczenia wobec ogromu zła w tym świecie. Dla tej jednej osoby, której okazujesz szacunek i miłość, kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat. To nie jest kazanie o niczym wzniosłym. Czasami potrafimy sobie dzień poprzeć przy kasie. Ktoś nam nie okaże takiej uprzejmości, jak mógłby. My mu odpyskniemy, zrobimy, ale ktoś wraca do domu i jest struty. A możesz zachować się w sposób, w jaki zachowałbyś się wobec Jezusa. Sprawić, że czyjeś życie się podniesie. Że powie, wow, naprawdę ktoś okazał mi szacunek, wdzięczność za moją pracę. Potrzebowałem tego, bo czułem się podle. To jest kazanie o trzech prostych prawdach. Po pierwsze, jedyne, co ze sobą zabierzesz do wieczności, to to, co zrobisz dla innych. Po drugie, jak wy macie zapamiętać, ja chyba jestem przejęty tym, że mówię. Po drugie, że tak bardzo łatwo jest przeoczyć Jezusa w drugim człowieku. Naprawdę łatwo jest przeoczyć Jezusa
w drugim człowieku. Bądźmy uważni i po trzecie, małe rzeczy mają wielkie znaczenie. Wypełnijmy nasze życie małymi rzeczami. Teraz jak się skończy to kazanie, zrób komuś najlepszą kawę, jaką dotąd pił. Zrób mu. Bądź uprzejmy, przywitaj się z kimś tak, jakbyś się przywitał z samym Jezusem. Spotkaj się z kimś, kto czeka na twoje spotkanie. Zadzwoń do swojego znajomego, do kogoś, z kim się pokłóciłeś, kogo możesz nie lubić i porozmawiaj z nim, jakbyś porozmawiał z samym Jezusem. Kiedy my się dzisiaj spotkaliśmy na modlitwie, co tydzień to robimy. A ja mówię, naprawdę, do grupy uwielbienia zaśpiewajcie tak, zawsze śpiewacie dla Jezusa, ale dzisiaj zaśpiewajcie dla ludzi, którzy przyjdą, tak jakbyście śpiewali dla Jezusa. Zobaczcie w nich Jezusa i usłyszcie im tak, jakbyście służyli samemu Jezusowi. Nagłaśniajcie tak jak dla Jezusa, tłumaczcie tak jak dla Jezusa, ale o tym jest ta historia. Żyj wobec innych tak, jakbyś spotykał w nich samego Jezusa i tak ich traktuj. I to jest sposób, w jaki każdy z nas, podnosząc jedno życie, ratuje cały świat. Powstańmy do modlitwy. Panie, kształtuj w nas, proszę. Panie, kształtuj we mnie, proszę. W każdym z nas ten charakter, to serce, to nastawienie, żeby, Boże, ratować cały świat, ratując jedno życie. Żebyśmy, Panie, zawsze, Panie, proszę Ciebie o taką Twoją ochronę i łaskę, żebyśmy nigdy nie przeoczyli Ciebie w drugim człowieku. Wierzę, że to jest możliwe, wierzę, że do tego nas powołujesz, wierzę, że takie życie przed nami stawiasz. Proszę Cię, Panie, żebyśmy, kiedy spotkamy się z Tobą w wieczności, przynieśli ze sobą wiele tych sytuacji, w których zwykła przyzwoitość, życzliwość i serdeczność zostanie przez Ciebie, Boże, nagrodzona jako dobre, pełne troski, miłości i akceptacji działania okazane, Boże, nie tylko tym ludziom, którym to chcemy okazać. Naszym małżonkom, naszym żonom, naszym rodzicom, naszym dzieciom, naszym pracodawcom, naszym pracownikom, przyjaciołom, ludzi, którzy od nas coś kupują, ludzi, u których my robimy zakupy. Ale, Panie, chcemy zobaczyć Ciebie jako adresata tej naszej codziennej życzliwości. Panie, chcemy zobaczyć w naszej codzienności, dzisiaj, teraz, po tym nabożeństwie, po południu, wieczorem, kiedy będziemy z naszymi dziećmi robić lekcje i jutro, pojutrze, kiedy będziemy spotykać się z tak wieloma ludźmi w tak codziennych, prozaicznych czynnościach. Chcemy zawsze widzieć Ciebie, Jezu, za twarzą drugiego człowieka, jako adresata naszych codziennych działań, wiedząc, że tylko to ma znaczenie w wieczności, tylko to się liczy. Panie, ucz nas żyć życiem, które Ciebie chwali i przynosi Tobie chwałę. Nie ze względu naprawdę na strzeliste akty i wzniosłe formuły, ale o taką zwykłą, codzienną serdeczność, bliskość, troskę między nami, Boże, Ciebie proszę. Wierzę, że to błogosławisz. Daj nam, Panie, naprawić to, co psujemy. Daj nam dostrzec to, co czasami nie chcemy przeostrzyć, co chcemy przeoczyć, że w drugim człowieku, czasami naprawdę najmniejszym i w głupi sposób nam się wydaje, że niewartym naszego dostrzeżenia, daj nam dostrzec, że przychodzisz, Panie, w drugim człowieku do nas Ty. I daj nam, Panie, przywitać się z tym drugim w taki pełen szacunku, miłości i głębokiej troski sposób, jakbyśmy, Jezu, Ciebie chcieli przywitać. Ciebie uhonorować, Tobie oddać szacunek. Amen.